11 par będzie mogło skorzystać w Tychach z dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. To już druga w tym roku edycja programu, który ma pomóc mieszkańcom Tychów starającym się o dziecko. Zapisy ruszają 7 września. W pierwszej tegorocznej edycji do programu zakwalifikowało się 25 par. Karolina Komada. Kolejne pary będą mogły skorzystać z programu in vitro w Tychach. Wprawdzie miała być w tym roku jedna edycja, ale będą dwie. Od 7 września mieszkańcy Tychów mogą się zgłaszać do programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Pierwsza umowa opiewała na kwotę nieco wyższą niż 150 tysięcy złotych. Pozostały wolne środki. Postanowiliśmy, że te środki nie trafią z powrotem do budżetu, ale kolejne pary będą mogły skorzystać z dofinansowania i dzięki temu być może posiadać swoje upragnione potomstwo. Tym razem pieniędzy wystarczy na próbę pomocy w w ciąży 17 parom. Wprawdzie decyduje kolejność zgłoszeń, ale trzeba spełnić kilka kryteriów. Wśród najważniejszych są wiek kobiety od 20 do 42 lat, zamieszkanie pary na terenie Tychów i rozliczanie w tym mieście podatku dochodowego. O tym, czy konkretna para będzie mogła wziąć udział w samej procedurze, zdecydują specjaliści. Przed pierwszą konsultacją warto wykonać badania nasienia w przypadku mężczyzn i rezerwę jajnikową w przypadku kobiet. Wykonujemy wymazy z pochwy, wykonujemy badania wirusologiczne z krwi i zaczynamy proces stymulacji. Ten proces stymulacji do procedury in vitro zaczynamy zazwyczaj w drugim dniu cyklu, czyli w drugim dniu miesiączki. On polega na podawaniu leków, to są gonadotropiny, czyli takie hormony, jak panie naturalnie jakby wyrzucają z przysadki mózgowej, produkują. My podajemy je w formie rekombinowanej podskórnie. Programy dofinansowań zapłodnień in vitro prowadzone są również w innych miastach, m.in. od 2 lat w Mysłowicach. Z kolei w Sosnowcu program realizowany jest od 8 lat. W tym roku kolejne właśnie 200 na ten cel zostało przekazanych. W sumie 160 par, a z takich jakby najważniejszych danych, które są, czyli ilość dzieci, które z tego programu się urodziły, jest to w tej chwili już prawie 40 dzieciaków. Żeby zgłosić się do programu w Tychach, trzeba osobiście pojawić się w klinice, która realizuje program. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie umtychy.pl.